Szanowni Państwo, stwierdzam, że wyczerpaliśmy punkt numer 3 porządku obrad. Przechodzimy, proszę Państwa, do punktu numer 4. Ja, proszę Państwa, otworzę teraz ten punkt i zadam takie pytanie. Czy macie Państwo jakieś uwagi do projektu nowego statutu dzielnic? Jeżeli są, to prosiłbym, żeby je zgłosić. Dobrze? Na piśmie. Na piśmie. Mamy na piśmie? Mamy. Możemy to złożyć na następnej sesji poniedziałek? Tak, ja wiem, ale musimy kiedyś zacząć dyskutować. Stąd dlatego prosiłbym, no tak, ale proszę Państwa, jak są wnioski, to musimy je mieć na piśmie, a nie w sposób ustny sprecyzowane, bo do czegoś później się ewentualnie będziemy musieli odnosić w trakcie głosowania tego nowego statutu, tak? I przyjęcia opinii Rady Dzielnicy, więc trudno mówić o ustnych wnioskach w tym momencie. Więc dlatego prosiłbym na następną sesję o przygotowanie pisemnie, dobrze? Tych rzeczy. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze by miał, to także proszę o to, żeby przygotować. Przypominam, że każdy z Państwa otrzymał projekt nowego statutu dzielnicy, czy to w formie elektronicznej, czy też drukowanej. Ci, którzy nie mają, proszę Państwa, poczty elektronicznej. Wczoraj na sesji w Radzie Miasta te konsultacje zostały rozpoczęte, jak Państwo wiecie. 26 radnych było za. Jest również opinia prawna, która została do tego druku zgłoszona z wątpliwościami. I ja prześlę tą opinię prawną do wszystkich Państwa lub też ją skserujemy i damy. Więc proszę Państwa, proszę o tym pamiętać, że ta opinia prawna zostanie do Państwa dostarczona. Jeżeli nie ma w tym punkcie więcej uwag, to w takim wypadku, proszę Państwa, zamykam punkt 4 z informacją, że na sesji 21 na pewno będziemy te uwagi Państwa radnych starali się przedyskutować i, proszę Państwa, podjąć jakąś decyzję w sprawie nowego statutu dzielnic. Punkt 5. Oświadczenia i komunikaty. Oświadczenie pani kapela Glegut. Też komunikat. Oświadczenie i komunikat jako alternatywa właśnie do fontanny i jako do piłki plażowej w Nowej Kucie. Ja sobie pozwolę odczytać, żeby nie zabierać zbyt wiele czasu. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 105 na osiedlu Słonecznym w Nowej Kucie prezydent miasta Jacek Majchrowski i radny Urynowicz na wzór tradycji rodem z głębokiego PRL-u dokonali uroczystego otwarcia sali sportowej. Były mowy, uśmiechy, wspólne zdjęcia. Rezultat doceniam i dobrze, że w końcu udało się dzieło dokończyć. Jednak długofalowe efekty śmiem wątpić. Odnoszę wrażenie, graniczące z pewnością, że w całokształcie sytuacji związanej ze sportem w Nowej Hucie brakuje myślenia. Zwraca się uwagę na budowę hal sportowych, tzw. orłuszów, a zaniedbuje się całkowicie kształtowanie u dzieci i młodzieży ćwiczenia ogólnorozwojowe. Pragnę zapytać, ile na terenie Nowej Huty jest funkcjonujących przyszkolnych obiektów sportowych, pozwalających nauczycielom zrealizowanie takiej atletyki. Kiedy oglądamy olimpiadę, mistrzostwa świata, w różnych dziedzinach sportu chcemy jako społeczeństwo mieć medale, utożsamiać się z sukcesami naszych sportowców. Ale jak możemy je osiągać, skoro nie ma przy szkołach obiektów lekkoatletycznych czy ogólnorozwojowych? Stan sportu w naszej dzielnicy nie przedstawia się zbyt różowo. Nawet ośmielę się stwierdzić, że w Nowej Hucie on umiera. W Krakowie nakłady na sport należą do najniższych, a o środkach finansowych dzielnicy 18 nawet nie wspomnę. Na terenie Poznania około 80% obiektów szkolnych jest pokrytych sztuczną nawierzchnią. Jest mi niezmiernie przykro, że w moim mieście, w mojej Nowej Hucie, problem ten przeraża możliwości naszych decydentów. Niszczyjąca infrastruktura lub jej brak, źle opłacana kadra trenerska, brak sprzętu sportowego, pieniędzy na obozy sportowe, place zabaw, ścieżek do biegania, to tylko nieliczne problemy.
I jak to zwykle w naszym mieście bywa, nikt za ten stan rzeczy nie będzie odpowiedzialny. Młodzież szybko znajduje sobie inne zajęcie. Narkomania, pijaństwo, a przede wszystkim wszechobecne chamstwo na mecze piłkarskie to tylko nieliczne zjawiska spowodowane krótkowzroczności prezydentów. Czy ktoś obliczył, co więcej kosztuje? Czy 12 godzin SKS-ów opłacony nauczyciel WF-u, pilnujący obiektów sportowych do późnego wieczora, gdzie młodzież osiedlowa pod jego kierunkiem będzie grała piłkę? Czy poniszczone boiska, pozostawione samym sobie w ramach otwartych stadionów, niszczone autobusy, tramwaje, zdewastowane ławki, pobicie, a nawet zabijani ludzie? Przecież bez wątpienia większy nacisk powinno się położyć na budowę ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych jak najbliżej mieszkańców, a w miarę możliwości już na osiedlach. Im większa dostępność, tym bliżej mieszkańcy, a zwłaszcza dzieci i młodzież mają do danego obiektu, tym częściej korzystają z jego usług i zwiększają swoją aktywność ruchową. Nie będę też odkrywcza i powiem, że władze lokalne mają obowiązek zapewnić dostęp do infrastruktury sportowej także dla osób niepełnosprawnych. Wydaje mi się, że nadszedł czas, aby w naszym mieście ludzie odpowiedzialni za tę sytuację stworzyli sensowny, długofalowy program w oparciu o wnikliwą konsultację z przedstawicielami oświaty, stowarzyszeń sportowych i wszystkich organizacji, które realizują te zadania od wielu lat. Nie zrobi się nic dla ludzi bez ludzi. Oni najlepiej wiedzą, co im doskwiera w ich codziennej pracy i nie chodzi tylko o pieniądze, ale o dobrą organizację i współpracę. Rada Miasta tworzyła program rozwoju sportu na lata 2013-2015. I co? I nic. Jestem przekonana, że to właściwy czas, by coś z tą sytuacją zrobić. Oświadczenie oczywiście w wersji. Dziękuję bardzo. Jak nic w tych słowach wpisuje się tutaj z poczyferem. Na świeżym powietrzu, do ćwiczeń. Dla osób niepełnosprawnych także są przewidziane tam, jak pani Dana na pewno wie, urządzenia zabawowe i rekreacyjne. Jest system punktu świadczenia komunikacji? Cały czas. Ja mogę zadać pytanie do zarządu. Ja mam pytanie, czy mi się wydaje, czy gazetka nie ukazuje? Ukazuje się, dlaczego? To będzie na stronie internetowej zamieszczana wersja elektroniczna, jak i również wypowiedzi. A który to będzie numer w tym roku? Pierwszy. A dlaczego w tym numerze tej pory roku ukazuje się? Dlatego, że były ważne wydarzenia, które chcieliśmy zamieścić w gazecie. I mocno zamieszczone. Czy wie pan, że to są wakaty wolne? Nie, pani radna, ale w żadnym wypadku. To dziękuję. Jak nie ma kto pisać gazetki, to po co da się wziąć na przyszłego? Szanowna pani radna, ukazują się, gazetka się ukazała, jak i również, proszę panią, ukazują się zgodnie z przewidzianym, założonym planem kolumny w głosie, co pani radna może sobie sprawdzić. Gazetka się ukazuje tak, jak zawsze był pierwszy numer przed wakacjami, pani radny, był robiony zawsze na festy. Ale, to, dlaczego, pani, ale dlaczego pani radna tak mówi, że był zawsze robiony na festy? Zrobili troszeczkę później, co wyglądało na to, że były dożynki miejskie, więc zrobiliśmy troszeczkę później ten numer, żeby mieszkańców poinformować o właśnie tym wydarzeniu, które odbyło się 25 sierpnia. Chcieliśmy to zrobić w pierwszym numerze. Chcieliśmy to zrobić w pierwszym numerze. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś w oświadczeniach, komunikatach albo zadawali pytań? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Wywiady z innymi radnymi niż z koalicji rządzącej. Pani radna, jeżeli ja sobie dobrze przypominam, to wywiady się ukazują z różnymi radnymi, nie tylko i wyłącznie z radnymi, jak to pani powiedziała, koalicji rządzącej. No właśnie, z radnymi z koalicji rządzącej. Tak? To odsyłam do lektury głosu. Bardzo proszę. Proszę dokładnie. O gazetce. Proszę panią, no na razie w gazetce nie pamiętam, żeby były jakieś wywiady. Pamiętam, że w gazecie czy jakieś wywiady. Może będą. Trudno mi jest powiedzieć, czas pokaże, ale na pewno nie tylko i wyłącznie, tak jak pani mówi, z radnymi koalicji. Nie kierujemy się takimi tutaj, proszę panią, kryteriami. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze nie widzę? W takim wypadku, proszę państwa, zamykam punkt 5. Zamknięcie sesji. Zamykam 37. sesję nadzwyczajną Rady Gminy 17 Nowa Huta, zwołaną na czwartek 10 października 2013 roku na godzinę 18.
siedzimy radni 18, 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